Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam słówko o nowych darmowych skinach i potencjalnym powrocie kolejnego, tym razem bardzo rzadkiego skina. Epic Games z okazji nadchodzących urodzin Fortnite, a dokładnie trybu ratowania świata, organizuje wydarzenie, aby każdy gracz mógł imprezowo świętować ten dzień. Wiemy, że 24 i 25 czerwca bus bojowy Battle Royale będzie udekorowany specjalnie na to przyjęcie, a w ratowanie świata pojawią się tak zwani wysadzacze ciach. Do tego, w Ereś za ukończenie urodzinowego wątku otrzymamy nowego skina dla Ramirez, a gracze Battle Royale za to, po zadaniu przeciwnikom 1000 punktów obrażeń, zatańczeniu przed 10 różnymi tortami urodzinowymi i zagraniu 14 meczów, będą mogli odblokować 5K expa, graffiti, emotkę i urodzinowy bugbling. Trochę szkoda, że skin postaci jest zarezerwowany dla graczy ratowania świata. Poza tym, jak pewnie wiecie, Renegade Rider jest jednym z najrzadszych skinów Battle Royale, ponieważ można było go zdobyć tylko w pierwszym sezonie. Mówię o tym, bo właśnie powstały nowe przypuszczenia, że ten skin powróci do sklepu z przedmiotami. Tym razem jednak mamy na to dowód w postaci e-maila od jednego z pracowników Epic Games. Jeden z fanów podesłał Crossowi na Twitterze jego wymianę wiadomości z jednym z pracowników Epic Games, ale najważniejsza jest ta wiadomość, gdzie dowiedział się, że Renegade Rider powinien w jakimś momencie powrócić do sklepu, w tej samej cenie 1200 fałdolców. Aby rozwiać jakiekolwiek zarzuty mówiące o użyciu funkcji zbadaj element, podesłał filmik jak szuka i otwiera tę wiadomość. Zobaczcie sami. Oczywiście zakrył swoje prywatne wiadomości, jak i niektóre dane. Wszystko jednak się zaczęło od tego, że Renegade Rider wystąpił na zdjęciu promującym nowe skiny z tego weekendu. Pamiętajcie, aby tak czy siak brać takie informacje ze szczyptą soli. Jeśli się nie mylę, Renegade Rider był w tak zwanym sklepie sezonowym. Nie działało tak jak to dzisiejsze karnety bojowe. Za wbicie odpowiedniego poziomu otrzymywaliśmy dopiero możliwość kupna tego skina. Ale jeśli ten skin rzeczywiście powróci, to tym razem szkoda mi się zrobić tych wszystkich wyjadaczy sezonu pierwszego. Spójrzmy jeszcze na sytuację Czerwonego Rycerza. Był duży szum, jedni się na to zgodzili, a drudzy nie, a teraz tak czy siak mało osób nim gra. A większość posiadaczy używa pewnie tylko tarczy. I to tyle. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia.